Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie udowadniają, że aktywnym fizycznie można być nie tylko w każdym wieku, ale też o każdej porze roku. Mimo opadów, śniegu, zimna i lekkiej zawieruchy spotkali się, żeby jak co wtorek wspólnie trenować Nordic Walking. Nasza grupa tych zapaleńców nordikowskich zbiera się w dalszym ciągu, ponieważ ruszamy już z zajęciami w nowym semestrze od przyszłego tygodnia 26 i od 26 chcemy rozpropagować taką akcję, żeby raz w miesiącu, we wtorki, kiedy my mamy zajęcia, mogli przyjść do nas mieszkańcy miasta Wejherowa, bez względu na wiek, na stopień zdrowia, żeby pochodzili z nami, żeby była taka mobilizacja do wyjścia. Chcemy propagować te trasy nordikowskie, które mamy tutaj prawie już od 3 lat. Chcemy również troszeczkę dopomóc, żeby chodzili w sposób bardziej taki, powiedziałbym, techniczny, tak, bo to jednak jest bardzo prozdrowotne. Nordic Walking z roku na rok zyskuje rzesze zwolenników. Rewelacyjnie pozwala utrzymać nasze zdrowie, to takie podstawowe. Człowiek w tej chwili jest osobą, która ma bardzo mało ruchu, bo my jeździmy samochodami, na schodach ruchomych się poruszamy, nie chodzimy, nie biegamy, a kijki po prostu uczą nas na nowo korzystać z dóbr natury, z wychodzenia z domu i to jest znakomita rzecz. A druga sprawa, ci, którzy już są w dobrej kondycji, no to mogą rywalizować. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie czynnie współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Dzięki temu angażuje się także w badania dotyczące aktywności fizycznej. W tej chwili jako uczelnia uruchamiamy szereg różnego rodzaju badań w oparciu o nowoczesne laboratoria. I śmiem powiedzieć, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku będzie miała najnowocześniejsze laboratoria, nie laboratorium, tylko laboratoria w skali wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Dlatego, że już udało nam się otworzyć jedyne tego rodzaju laboratorium badań genetycznych w sporcie, zarówno w sporcie powszechnym, jak i w sporcie wyczynowym. W marcu powstanie też Laboratorium Aktywności Fizycznej. Rozpoczęły się już badania osób podejmujących aktywność fizyczną w postaci Nordic Walking. To, co my domyślaliśmy się, to, co odczuwamy w sensie takim, że nagle wziąłem kijki, pochodziłem, czuję się lepiej, to my na WF-ie to badamy i okazuje się, że to jest obiektywna, naukowo sprawdzona już w tej chwili wiedza, która mówi: 6 tygodni z kijkami to tak, jakbyś wziął leki na nadciśnienie, na kardiologiczne leki. Można je zastąpić kijkami. Oczywiście muszą to robić specjaliści i to pan Roman Białas dba tutaj w Wejherowie o to od wielu lat, że ludzie są szkoleni, czyli muszą być fachowcy od tego, żeby poprowadzić takie zajęcia. Raz w miesiącu każdy, bez względu na wiek, może wspólnie z innymi osobami oraz fachowcami od Nordic Walking spróbować tej aktywności fizycznej. Spotkania odbędą się o godzinie 17 na parkingu przed Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na kolejne spotkanie zapraszamy już 26 lutego, następnie 26 marca, 23 kwietnia, 28 maja i 18 czerwca. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.